Dziękuję. Tak się zastanawiam, czy Państwo chcecie coś jeszcze się dowiedzieć o mnie. Jestem z wykształcenia psychologiem, psychoterapeutą, w zasadzie chyba wszystkie szkoły terapii skończyłam, dlatego że wydaje mi się właśnie, że jedna szkoła, jeden język to jest za mało. I to tak jakoś koresponduje też z książką Chapmana. Inspiracją w ogóle, dlaczego sięgnęłam do tej książki, w ramach mojej pracy z rodzinami, pracy ze studentami i pracy z małżeństwami, bo ostatnio od kilku lat specjalizuję się w terapii małżeństw, stwierdziłam, że za mało jest, żebyśmy mieli wiedzę na temat przyczyn. Warto byłoby też mieć wiedzę, co z tym zrobić, co już wiemy, a mało jest autorów, którzy mówią, jak to zrobić. Dlatego też do swojej pracy dołączyłam Chapmana i kiedy my rozmawiamy na spotkaniach terapeutycznych i ludzie poznają swoje języki, okazuje się, że się bardzo dużo zmienia. Zapraszam Państwa w takim razie do może pierwszego slajdu. Chciałam rozróżnić, ponieważ będę odwoływała się, ja przepraszam, ja dzisiaj mówię od 7:30 rano, więc będę posiłkowała się trochę wodą. Jak mi głos zawiedzie, to mam nadzieję, że nie. Często ludzie mylą zakochanie z miłością. Przychodzą pacjenci, mówią, no miłość się skończyła. To ja chcę koniec związku. I okazuje się, że zakochanie to jest taki przejściowy stan, to jest euforia. To jest stan, który każe nam siedzieć ciągle i myśleć o tej drugiej osobie. Siedzimy w SMS-ach, piszemy, mamy motyle w brzuchu, cieszymy się na spotkanie, będąc w pracy, nieustająco myślimy o tym, co ta druga osoba robi. SMS-ujemy, dzwonimy. Ten stan jest na szczęście przejściowy. Na szczęście dlatego, że gdybyśmy mieli tak wielką eksploatację ciągle, to by nasz organizm tego nie wytrzymał i byśmy się wykończyli. Dlatego też po tym momencie euforii źródła podają różnie. Stan zakochania trwa od 3 tygodni do 2 lat. Niektórzy mówią, że trochę dłużej. On później samo istnieje sobie przechodzi. I wtedy jest ważne, co my dalej zrobimy z tym? Czy my chcemy zainwestować i rzeczywiście stworzyć taką miłość dorosłą, dojrzałą, opartą na połączeniu uczucia i rozumu? Musi być to połączenie aktu wolą, niestety. Po to, żeby się czuć z kimś bezpiecznie w związku. Jest to niezmiernie ważne, żeby ta miłość była pełna. Musimy poznać drugą osobę i czuć się z tą drugą osobą blisko. Jest tak, że w ciągu pierwszych lat, zazwyczaj wtedy, kiedy jeszcze hormony nasze działają, tam działa oksytocyna, dopamina, serotonina i wtedy jest taka sytuacja, że nam się wydaje, że to wystarczy. Później okazuje się, że przychodzi dzień codzienny i przychodzą, nie wiem, włosy w wannie, albo niespłukane, albo buty źle postawione i zaczyna się wtedy takie pretensje, żale mamy do drugiej osoby i zaczyna się dzień codzienny. W związku z tym będziemy tutaj zastanawiać się, może nawet wspólnie, czy troszkę Państwu pomogę w tym, żeby zobaczyć, jak stworzyć dobry, dojrzały związek. Zaczynamy, tak sobie pomyślałam, że to spotkanie dobrze byłoby zacząć od małżeństwa, pary, rodziców, dlatego że też my mamy, dajemy wzorzec naszym dzieciom. To jeszcze może za wcześnie, jeszcze sekundkę.
Tak, okej. Czyli Chapman mówi o tym, że każdy z nas ma inny. Ja bym wyszła jeszcze tak na ten slajd. Mamy inny, indywidualny język. Okazuje się, że dzieci już od 5 roku życia mają swój własny język miłości, swój własny, który jest charakterystyczny i dopiero wtedy, kiedy my we dwoje, partnerzy, mąż i żona, matka i ojciec, mogą poznać swój język, mogą poznać też język dziecka swojego. Daje to po prostu poczucie bezpieczeństwa i zdrową relację. Możemy powoli przejść do następnego slajdu. Za chwilę zobaczycie Państwo. Wybrałam ten film krótki, on trwa 2,5 minuty, dlatego żebyście Państwo zobaczyli, jak funkcjonuje mózg człowieka, co się dzieje. To, co Państwo tutaj zobaczycie, jest zarówno u niemowlęcia w relacji osoby dorosłej, osoby starej. W starszym wieku, wtedy, kiedy no nie wiem, mamy schyłek życia, ale również te same zasady obowiązują. Okej, to może spróbujmy od filmu. Are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby, the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Zobaczcie Państwo, na początku jest dobra relacja. Może puścimy następny slajd. Pięć języków nie. Ja bym proponowała ten slajd z serduszkiem. Poczucie bezpieczeństwa tworzymy wtedy, kiedy mamy ciepły ton głosu, rozumienie. Musi być, ta matka rozumie to dziecko, kiedy mamy dotyk, kontakt wzrokowy. Jest to
najbardziej optymalna w relacji taki stan pomiędzy i matką i dzieckiem, ale pomiędzy też małżonkami, parami, w każdej sytuacji, nawet w pracy. Jeżeli mamy te cztery elementy, jest wszystko w porządku, bo czujemy się komfortowo, bezpiecznie. Jeżeli jest sytuacja taka, że mamy kamienną twarz, czyli na przykład obrażonego rodzica, obrażonego współmałżonka, dzieje się tak, że zaczynamy się niepokoić. Ta sytuacja fizjologicznie wywołuje niepokój. Zaczynamy się rozglądać, co jest grane. To dziecko mówi, no, uśmiecha się, chcemy powrócić do stanu bezpiecznego, do stanu tego pierwotnego. Kiedy nie otrzymujemy tego, kiedy nadal sytuacja jest niebezpieczna, bo sytuacja obrażenia, braku kontaktu, braku tych czterech części wywołuje niepokój. Dziecko dalej zaczyna być agresywne, zaczyna krzyczeć. Czyli nasza agresja, nasze, to jest wołanie o to, żebyśmy, przywróć mi poczucie bezpieczeństwa. I to jest fizjologia nasza. Czyli wtedy, kiedy między partnerami dzieje się coś takiego, że zaczynamy krzyczeć, to znaczy, że wyszłam ze sfery bezpieczeństwa i chcę mówić ci na razie to w taki sposób, bo inny nie potrafię. Chcę, żebyś mi przywrócił, żebyś mi przywróciła tą część bezpieczną. Połączyłam to, jeszcze może powiem to, czego nie ma na tym filmiku. Po tej części, kiedy się zaczynamy złościć, przychodzi rozpacz. Przychodzi taki stan, kiedy to dziecko zaczyna płakać. Często ludzie, którzy nie mają poczucia bezpieczeństwa w związku, mają depresję. Często dzieci też przejawiają takie objawy rozpaczy, depresji. To znaczy, że nie mają strefy bezpiecznej z jakiegoś powodu. Na tym filmiku ze względów etycznych nie można było pokazać czwartej fazy. Jeżeli dziecko nasze długo płacze, przychodzi taki moment, kiedy przestaje płakać. Ono już wie, że nie będzie miało znikąd pomocy. I wtedy pojawia się sytuacja taka, że dziecko zaczyna się kiwać. Jest to elementy choroby sierocej. To są dzieci z domów dziecka, to są dzieci z zimnych domów, tam gdzie jest dużo napięcia, to są dzieci, które przeszły sanatoria, na długą hospitalizację, tam gdzie nie można było być z rodzicem. I takie dzieci utraciły nadzieję, że kiedykolwiek mogą uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Za chwilę powiem, jakie są konsekwencje tego. Konsekwencją tego jest na przykład to, że takie dziecko nie będzie mogło utworzyć dobrego związku. Ponieważ nawet jak minie ta część związana z zakochaniem, to takie dzieci później mówią, przecież i tak jest to niemożliwe, żeby mi się to udało, bo ja mam doświadczenia zupełnie inne. Dominuje, ja nazwałam tą część negatywnym obrazem miłości, bo to są relacje, które są oparte na pretensji, tam gdzie jest ból, strach, czy lęk nawet nieokreślony, gniew, roszczenia, to wszystko jest takim krzykiem, przywróć mi poczucie bezpieczeństwa. Połączyłam ten filmik razem z pięcioma językami miłości, ponieważ jakoś to bardzo mi pasowało. Afirmacja, może krótko przejdziemy do tego slajdu, wyrażenia afirmatywne, to są wyrażenia, które mają dać w relacji ten ciepły ton, wyjaśnienie. To są wszystkie słowa, które
są związane z budowaniem ciepłej relacji, czyli komplementy, ale takie komplementy, które muszą być rzeczywiście komplementami prawdziwymi, a nie formą uzyskania czegoś. To jest słowa na przykład: jestem dumny z ciebie, potrzebuję twojego wsparcia, a ty mi je dajesz. To są słowa na przykład, ja może podam taki przykład. Partner może powiedzieć do partnerki: o, znowu kluski z serem. To nie będzie afirmatywne, ponieważ ona mówi: nie podoba ci się, no to tam jest bar. Ona to odbierze jako taką część, która ją atakuje. I tu mamy risotto, może być risotto. Natomiast jeżeli on powie: słuchaj, robisz przepyszne te kluski z serem. Te skwarki są tak świetnie wysmażone, ale miałbym ochotę na rybę. Tą rybę maślaną z tym masłem czosnkowym robisz wyśmienitą, więc ona normalnie zrobi tą rybę. Później przejdziemy do takich, do relacji rodzic-dziecko, gdzie państwo zobaczycie też różnice. Możemy nawet wspólnie, o ile czasu, chociaż mamy opóźnienie, to nie wiem, możemy wspólnie się pobawić, bo to jest bardzo trudne wymyślenie afirmatywnych sformułowań. Chapman mówi bardzo ładnie o tym, że roszczenia i pretensje zabijają każdy związek. Zabijają bliskość, ponieważ bliskość jest możliwa wtedy, kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa w związku, kiedy mamy ten ciepły ton, kiedy czujemy się kochani. Natomiast kiedy mamy roszczenia i krytyczną taką część, to niestety nie czujemy się wtedy kochani. Chapman też mówi o dwóch drogach, kiedy jedna to jest droga sprawiedliwości. I ta droga sprawiedliwości polega na tym, że małżonkowie albo rodzice i dzieci doszukują się: to nie jest sprawiedliwe, ja tak nie chcę. Natomiast on mówi bardzo fajnie, że droga sprawiedliwości prowadzi donikąd, bo wtedy my się bawimy w sędziego. Ja jestem sędzią, więc jak jestem sędzią, to muszę znaleźć winnego i na pewno znajdę różne sposoby na to, żebym cię mogła wypunktować i obwinić za coś. I jedyną drogą, która potrafi budować zdrowe relacje, jest droga oparta na wybaczaniu. Ale wybaczanie to nie jest wymazanie gumką myszką. Wybaczanie to nie jest to, że okej, pobłażanie, bo się nic nie stało. Tylko wybaczanie polega na tym, że my sami ze sobą mamy takie zobowiązanie, że to, co stało się wczoraj, to się stało wczoraj. To, co się stało miesiąc temu, to się stało miesiąc temu. To, co się stało 20 lat temu, bo tak niektórzy mówią, to się stało 20 lat temu. Natomiast ja dzisiaj mogę zrobić coś, mieć wpływ też na to, że dzisiaj nie chcę, żeby tak było. I ja dzisiaj mogę zrobić tak, że ja chcę zbudować inną relację. Okej, myślę, że zachęcam, ponieważ ten rozdział jest bardzo duży, długi. Ja tylko chciałam najważniejsze takie rzeczy wypunktować. Może ten drugi, tak, dobry czas. Dobry czas, popatrzcie państwo, jak czasami jak jesteście w restauracjach, w jakichś knajpkach, rozglądając się, od razu można zobaczyć, czy dwie osoby są ze sobą naprawdę, bo te osoby patrzą na siebie, utrzymują kontakt wzrokowy. Oni nie zastanawiają się, kto tam jest wkoło. I patrzą sobie, nie siedzą w komórkach, w laptopach, w komputerach. Natomiast są osoby, które nawet zaproszę ciebie na ten obiad. Co z tego? Jak jemy obiad, rozmawiamy, no co smakuje ci, obgadujemy wszystkich dookoła.
I ona czy on nie mają wtedy poczucia, że my jesteśmy na tej kolacji. Co z tego, że wyszliśmy, jak ciebie i tak fizycznie nie ma, bo ty musisz 5 maili jeszcze odpowiedzieć w tym czasie. Dobry czas to jest też wspólne robienie czegoś. Bardzo często na przykład pacjenci mówią, ja mam inne zainteresowania niż mąż, niż partner. I chodzi też o to, żeby stworzyć taką część wspólną, tak dobrać zainteresowania, żeby też można było coś wspólnie robić. Jest to w tym dobrym czasie, Chapman mówi o takim dialekcie. Dialekt to jest rozmowa. Rozmowa, która, popatrzcie Państwo, ta matka z tym dzieckiem, ona rozmawiała bardzo czule. Ona patrzyła na emocje tego dzieciaczka. Ile razy zdarza nam się rozmawiać, gotując coś i dziecko nas pyta albo partner, a my tak, ja mam podzielną uwagę, ja ci odpowiem. Natomiast osoba, dla której ten dobry czas będzie najważniejszym językiem miłości, ta osoba będzie się czuła zignorowana. Ona się nie będzie czuła po prostu kochana. Podobnie jak nie będzie się czuła kochana osoba, nie wiem, partner, partnerka się ciągle czepia. Dzieci, które są krytykowane, również nie będą się czuły kochane. Ważne jest tutaj, żeby zwracać uwagę na emocje, żeby docierać też emocjami, posługiwać się tymi emocjami. Może przejdźmy do następnego. Przyjmowanie podarunków. Podarunki mogą być różne. Mogą być od bardzo dużych. Na przykład ktoś może powiedzieć, co ty ode mnie chcesz? Haruję jak dziki osioł. Kupiłem ci dom, samochód, a ty co? A ona mówi, a ja dobry czas. Ona go nie doceni, on się czuje niedoceniony. Chodzi tu o taką... prezenty są wyrazem miłości i one mają wartość bardzo taką emocjonalną, sentymentalną. Czasami z tego okresu zakochania, zobaczcie Państwo, ile my mamy takich różnych pamiątek. To gdzieś tam je przechowujemy, albo jakiś taki list, albo gdzieś tam jakieś piórko, czy jakiś kwiatek. Tutaj chodzi o to, że kiedy wracam do domu po drodze, a wiem, że ty lubisz podarunki, być może miałaś w życiu tak, że twój tata pracował za granicą, że ci przywoził prezenty i ty myślisz, że on cię kocha. Więc jak ja ci przyniosę tą jedną różę, to ty będziesz miała poczucie, że ja ciebie kocham. Myślę, że tutaj też należy odróżnić osoby, które jakoś bardzo dużo tylko biorą i ciągle by chciały więcej, ale to jest nie ten temat, nie tego warsztatu. Przejdźmy dalej. Drobne przysługi. Jeżeli chcemy sprawić przyjemność komuś i mówimy, słuchaj, brakuje mi soli, bo gotuję ziemniaki, ale mąż akurat ogląda środowy mecz i on mówi, wiesz co, ale skoczę po tą sól. I on skoczy, bo przynosi tę sól, bo wie, że dla niej jest to bardzo ważne. Więc ona ma takie poczucie, wow, ale on mnie kocha. Zrezygnował z kawałka meczu i poszedł po tą sól. Kiedy dziecko na przykład mówi... Mamo, ja wiem, że powinnam sama jeździć, no bo uczę się samodzielności, ale dzisiaj tak pada, mogłabyś mnie podwieźć? To też będzie drobna przysługa.
Jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś miał takie doświadczenia, że mama z tatą robili sobie dobre przysługi, robili na przykład coś razem w kuchni, to taka osoba może sobie pomyśleć, że to jest ta miłość. Przejdziemy do następnego. Dotyk. Dotyk ma ogromne znaczenie, proszę Państwa, i to jest od samego urodzenia dziecka. Pierwsze zetknięcie matki i dziecka pozostaje. Podobnie i tutaj, jeżeli są badania, to dzisiaj młodzież, która miała teorię więzi pewnie Bolbiego, i badania, będziecie Państwo też wiedzieli, że dzieci, które są pozbawione dotyku, mogą umrzeć. Są badania i na małpach. Dzieci, które są pozbawione dotyku, bardzo chorują. Więc ten dotyk jest bardzo ważny. Jest to i przytulenie, i głaskanie, i trzymanie za ręce, i masaż, i całowanie, i akt seksualny. To proszę Państwa, proszę sobie zobaczyć, jak to jest. Na przykład, ona ma wyrażenia afirmatywne. I ona mówi, żebym czuła się kochana, muszę być doceniona, muszę się czuć dobrze z tobą. Ja bym chciała, żebyś ty mi mówił, że to kochasz, że jestem ważną osobą, że całe życie czekałeś na mnie, ale on ma dotyk i na przykład ma dotyk poprzez cielesność. I on mówi do niej, no jest noc, chciałbym być z tobą, ale ona mówi, no sorry, ale ja się nie czuję kochana. On mówi, no jak to? Masz dom, masz samochód, co ty jeszcze chcesz? Bo on myśli sobie, że podarunkami i dotykami daje miłość. Ale ona myśli, no jak? Jest tekst piosenki, jak mogę całować wieczorem usta, które mnie przez cały dzień gryzły. I ona to do niego mówi, mówi nie. Myślę sobie, że około 40%, jak nie więcej, małżeństw zgłasza się z takim problemem, proszę Państwa. Czasami jest tak, może też, jeżeli mama, załóżmy, nie umie wyrażać jej afirmatywnie, tylko przychodzi, nie wiem, po dyżurze zmęczona, no i się czepia. Buty nie w tym miejscu, cały zlew jest zapakowany, nie mam gdzie ugotować, co wy robiliście w ogóle. I córka może mieć objawy somatyczne, przeróżne. I córka mówi do mamy, mamo, jak ty tak przychodzisz, czy sobie tak ulżysz, ja zrobię taki cytat dosłowny. Jak się wyżygasz, to ja później to muszę trawić 3 dni, bo ja to łykam i nie mogę tego strawić. Dlatego tak ważne jest umiejętność jakby i wiedza na temat tego, że mamy różne kanały. I te kanały od 5. roku życia dziecko ma określony kanał, bądź 2 kanały może mieć. Warto też w procesie naszej relacji z dziećmi czy z partnerem używać 5 tych języków. Natomiast na pewno 1 lub 2 są dominujące. I teraz jeżeli nie będziemy wiedzieli, który, nigdy się nie dogadamy, rozjeżdżamy się i mamy poczucie niekochania. Przejdziemy dalej. Dobrze. Czyli chciałam Państwa zapytać, kto z Państwa, już pytałam niektórych, czy macie Państwo ten test rozwiązany? Czy chcielibyście Państwo
troszkę omówić go? Czy ktoś miałby ochotę zapytać o coś? Tutaj mamy przykładowy taki wynik testu. Popatrzcie Państwo, nie wiem, czy to on, ona, wszystko jedno. Wyrażenia afirmatywne tu są 100%, dobry czas 80%, podarunki 0%. I teraz, jeżeli jedna osoba będzie dawała te podarunki, ten dom i samochód, to druga nie będzie się czuła kochana. Druga osoba, ta na jaśniejszy zielony, wyrażenia afirmatywne, ona mówi, okej, ja nie zwracam na to uwagi. Czas jest dobry, ale czas, który ze mną spędzasz i jak mnie dotykasz, jak mnie przytulasz, to jest dla mnie ważne. I teraz proszę, zobaczcie Państwo, z jakiego powodu oni mogą się kłócić. Nie będą się czuć kochani. Będą się domagać poprzez co? Odwołam się do pierwszego filmiku. Na początku będzie to złość. Później może być to poczucie rozgoryczenia, smutku. Mogą tu pojawić się na przykład jakieś objawy somatyczne u któregoś z partnerów. A na końcu może być zobojętnienie. Oni siebie kochają. Tylko jak siebie kochają, to muszą wiedzieć, co z tym zrobić. Tak? Można zapytać, jak pani rozumie stwierdzenie, że oni siebie kochają, ale jest zobojętnienie? Jest tak, że ludzie są ze sobą z różnych powodów. Czasami jest to powód taki, że on przypomina mi mojego ojca. Jest to część bardzo nieświadoma. I ja chcę z nim być, ja chcę go kochać, tylko że ja nie umiem znaleźć kodu dostępu do niego. Bardzo często ludzie, nawet tam, ja mam, proszę Państwa, na terapii u siebie pary z sali sądowej. Bo sędzia mówi, proszę Państwa, Państwu nie jest do rozwodu, tylko idźcie na ostatnią szansę, bo Państwo po prostu nie umiecie się dogadać. I to są właśnie ci ludzie, którzy naprawdę chcą być ze sobą, ale oni nie wiedzą, jak to zrobić. I między innymi właśnie Chapman też o tym mówi, że on też miał wiele takich par, którzy byli ze sobą nieszczęśliwi, ale chcieli być. Ja zaraz wrócę do tego, wróćmy do tego slajdu z dwoma serduszkami z ogrodami. Do następnego. Tak. Ja nazwałam te dwa serduszka, czyli poczucie bezpieczeństwa, tam gdzie są realizowane swoje potrzeby, i potrzeby partnera, czyli mamy jakby już wiedzę na temat pięciu języków miłości, mamy potrzebę rozumienia i wiemy, że jeżeli on krzyczy, to znaczy, że on mówi, chcę, żebyś mnie kochała. To jest jego walka o miłość. I teraz to, co jest w tym serduszku, ja nazwałam, w tych serduszkach, ja nazwałam to ciepłym ogrodem. Ponieważ tylko wtedy, kiedy mamy ciepło, to coś nam rośnie. Kiedy mamy ogród zimny, nie rośnie nic. Wtedy, kiedy możliwa jest wegetacja, wtedy, kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa, kiedy mamy ciepły ton, kiedy mamy zrozumienie. Natomiast pokazują nam statystyki, że bardzo wiele związków funkcjonuje na negatywnym obrazie miłości. To znaczy, takie związki są do końca życia ludzie żyją ze sobą razem. Chodząc w koło tego, czego nie mogą doświadczyć. Tam, gdzie w domu może była może niezrozumienie, agresja, może dwie kamienne twarze, rodzice zbyt zapracowani, mamy do czynienia wtedy ze związkiem,
dominacja, uległość. Takie związki są bardzo trwałe, paradoksalnie. I ludzie siedzą w swoich nieszczęściach. Ta dominacja i uległość występują naprzemiennie. Wtedy my często mówimy, że jest problem z tym, ponieważ często są to osoby z trzeciej albo z tej czwartej fazy, kiedy utraciły, kiedy jest olbrzymi lęk przed ponownym zranieniem. Ja nie dopuszczę do tego, żeby było blisko, ponieważ nie chcę już drugi raz przeżywać tej ostatniej fazy. Więc ja wolę z tobą stworzyć związek, który jest, no tak, jesteśmy obok siebie i to nam wystarcza, bo ja nie chcę być sama, nie chcę być sam. Dlatego też aktem woli musimy zrobić wszystko, żebyś ty czuła się bezpiecznie w związku. Możemy przejść, chyba że macie państwo jeszcze jakieś pytania do tego. Jak pani prosi, to ja sobie pozwolę jeszcze jedno. Tak. Czy wydaje się pani, że w sposób naturalny te warunki są spełnione wtedy, kiedy jest ten pierwszy okres zakochania? Tak. Natomiast później ten akt woli to jest coś takiego, no... Wydaje mi się, że nie da się zastąpić autentyzmu entuzjazmem. To jest może i możliwe przy dużym samozaparciu i takim zawzięciu, ale to jest sztuczne. Wie pan, dlatego też potrzebna jest bardzo świadomość. Świadomość powoduje to, że my możemy mieć wpływ na to. Kiedy przychodzą na przykład osoby, które nie umieją sobie radzić z impulsami, wtedy one mówią, ja chcę coś zmienić. I taka świadomość siebie i chęć zmiany może spowodować to, że ci ludzie będą w drugim związku. Ale rozumiem, że trochę może jest to bardzo ciekawy temat. Możemy też się kiedyś umówić na taki warsztat od impulsywnej wściekłości do życzliwej złości, a spróbujmy teraz podążyć Chapmanem i relacjami rodzice-dzieci. Proszę państwa, ja myślę sobie tak, ponieważ po zakończeniu mamy możliwość jeszcze kontynuowania, bo ja się boję, że my się nie zmieścimy trochę w czasie, a jeszcze mamy troszkę tych rzeczy, a powinniśmy kończyć za 10 minut, to ja myślę, że przenieśmy te pytania na, później na kolację, poczęstunek, dobrze? I to myślę, że już wtedy będzie fajna część do dyskusji. Okej, teraz miłość rodzić dziecko. Możemy przejść do slajdu. Miłość warunkowa i bezwarunkowa. Warunkowa opiera się na dużych wymaganiach, na tym, co dziecko potrafi, a czasami nie potrafi zrobić. Jest oparta na karach, nagrodach, ale mamy taką część, która mówi, będę cię kochał jak? Będę cię kochała gdy? I wtedy jest tak, że dziecko przychodząc do rodzica będzie zasługiwało. Będzie zasługiwało również w szkole i będzie zasługiwało również w swoim związku. Przejdźmy dalej do miłości bezwarunkowej. Miłość bezwarunkowa to jest akceptacja dziecka takim, jakim jest to dziecko, ale zwracam uwagę na potencjalne możliwości dzieci i rozwijamy te rzeczy, które na przykład trudno będzie rozwijać uzdolnienia humanistyczne, jeżeli dziecko będzie matematyczno-fizyczne.
Owszem, my możemy wspomagać, ale nie możemy powiedzieć, że z tego masz mieć szóstki. Miłość bezwarunkowa to jest wtedy, kiedy ty poniesiesz porażkę, ale ja i tak ciebie kocham. Nie odrzucamy. I dziecko w takim związku nie czuje się odrzucone. Często ludzie mylą miłość bezwarunkową z pobłażaniem i zaraz też sobie to, następny slajd poproszę. Tak, aha. To, no dobrze, niech będzie to. Wychowanie bezstresowe opiera się na nadmiernej akceptacji, na koncentracji, wszystko jest skoncentrowane na dziecku, nie ma tam wymagań, nie ma kontroli. Dzieci takie często wychowują się bez granic. Jest to coś, co jest bardzo trudne, bo takie dzieci w życiu dorosłym, jako dorosłe, jako dorośli, nie umieją wejść w jakieś zasady. Bardzo trudno im budować zdrowe relacje. Mają kłopoty w pracy, w związkach. Takie wychowanie bezstresowe, jest to nadmierna pobłażliwość. Zbyt dużo jest luzu, jest zbyt dużo tej takiej swobody. Nie ma tam przede wszystkim konsekwencji. Miłość, która jest oparta na nauczeniu konsekwencji, tworzy poczucie wartości takiego dziecka, uczy je samodzielności. I takie dzieci mają adekwatną samoocenę. Ok, wejdźmy na następnym. Zdarzają się wychowania autorytarne. To są zachowania, które jakby z lęku rodziców zdarza się tak, że rodzice mówią, ja wiem, co dla ciebie jest dobre. Ty masz zrobić tak, jak ja chcę. Najczęściej tam pod tym wszystkim kryje się lęk rodzica. Tutaj są bardzo rygorystyczne zasady i dziecko dostaje, no to jest taka nagrodę tylko wtedy, kiedy wypełni, kiedy zapełni potrzebę rodzica. Okej, jeszcze dalej. Tu są właśnie te trzy style wychowania. Demokratyczny. Kiedy my patrzymy na, jakby dziecko uczestniczy w naszym życiu, ale oczywiście są pewne zasady. Dziecko ma do wyboru. Już w drugim roku życia Tracy Hawk mówi, daj dziecku wybór. Wyciągamy dziecko z wanienki, bo wiemy, że już się wybawiło, ale nie mówmy, wychodź już z wanny, tylko mówimy, którym ręcznikiem chcesz się wytrzeć, to rodzic decyduje, ale daje też wybór. Podobnie ze śniadaniem. Wiadomo, że trzeba zjeść śniadanie, ale co ty zjesz, możesz sobie wybrać. Styl liberalny to jest właśnie taki, że no, nie ma niczego. Tam dzieci decydują wszystkim. Bardzo niedobry jest ten styl. Te dzieci mają jako osoby dorosłe bardzo trudno im się przystosować do życia. Są bardzo rozpieszczone, są roszczeniowe i ten styl autokratyczny, który w zasadzie już omówiliśmy. Możemy przejść dalej. I ja skupiłam się tutaj troszkę na tej języku afirmacji. Dlatego, że wydaje mi się, że jest to podstawową. Myślę też, że Chapman nie bez przyczyny powiedział, że to jest język numer jeden. Chciałabym, żebyście Państwo teraz pomyśleli sobie, jakie komunikaty byście Państwo tutaj jeszcze dopisali. Ponieważ jak zadaję to pytanie na przykład parom albo w rodzinie, okazuje się, że jest taka duża trudność. Świetnie, że już posprzątałeś te dwie półki.
ale kazałam ci posprzątać w szafie. Doceniam, że zrobiłeś porządek w szafie, teraz będę mogła szybciej wychodzić. Umyłeś te naczynia, ale dlaczego zostawiłeś zlew brudny? Nie mogłaś już tego dokończyć, zrobić? I tutaj, wiecie państwo, czasami ktoś mi mówi, no dobrze, ale rzeczywiście jest tak, że tu umyła naczynia, ale ten zlew brudny. I co z tym zrobić? Pominąć to? Myślę sobie, że kiedy my doceniamy, umyłaś to, super, bardzo się cieszę, bardzo mi pomogłaś. Za chwilę, kiedy robimy, nie wiem, sałatkę czy coś tam, mam do ciebie prośbę, czy mogłabyś powyjmować te resztki? I znowu jest tak, że możemy współdziałać z dzieckiem, nie musimy tego krytykować. Miło, że skosiłeś trawnik. Ostatnio jestem taki zajęty. On pomyślał o tym, żeby skosić, bo on widzi, że ten ojciec jest zajęty. Ale możemy powiedzieć, dlaczego tak nierówno skosiłeś? Jak się bierzesz za coś, to zrób to porządnie. Tutaj intencja, proszę państwa, w tych jest dobra, tylko forma przekazu jest może trochę do zrobienia. Podobnie jak słowa świetnie zagrałaś ten mecz, gratulacje, dobrze zagrałeś, ale ta zagrywka na koniec była fatalna, to ale. Proszę państwa, ja tak się zastanawiam, bo bardzo często mówimy tak ale. Masz świetne poczucie humoru, czyli w tych afirmacjach u dzieci wzmacniamy dobre strony. W szkole, ja myślę, że u państwa w szkole też jest tak, że państwo wzmacniacie te dobre strony dzieci, to powoduje, że one chcą rozwinąć skrzydła. Ja mam złe doświadczenia, niestety, z różnych szkół, do których chodziły moje dzieci. No, tam jest tak, że masz to, tego się nauczyć, egzekwuje, nie ma samodzielnego myślenia, jest krytyka. Nie ma tak, że słuchaj, stawiam ci 4,5, to jest świetna ocena i wiem, że stać cię na więcej. I bardzo mi się podoba to, jak zaczynasz pracować. To jest pozytywne wzmacnianie. Natomiast jeśli jest sytuacja taka, że no 4,5, mogłeś się postarać, to nikomu się później nie chce starać. Ok, zróbmy dalszy. Dobry czas. Możemy powiedzieć, czy masz ochotę na squasha, czy masz ochotę na rower. Dawno nie jeździliśmy, dawno nie graliśmy. W odróżnieniu od tego, że jutro jadę, pojedziesz ze mną. Ale ona może mieć jakieś inne plany. Rodzic nie zapyta, nie uzgodni. Jadę do babci, czy masz ochotę odwiedzić babcię? Zbliża się dzień babci, pewnie by jej było miło. To żebyśmy mogli przekazać w takiej części wyjaśniającej intencje. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. Może być ten czas, który jest rozmową. Czyli czy chcesz porozmawiać? Może pójdziemy na zakupy, a później siądziemy przy pizzy i porozmawiamy. Prezenty. Wracając do domu, mówiłaś dzisiaj, że nie masz jakichś tam wstążek. Wiesz co, kupiłam ci, zobacz czy dobre. Jak zaliczysz jakiś przedmiot, to dostaniesz tą rzecz, ale to jest warunkowe. Pomoc. Tu właśnie już wcześniej mówiłam, że mogę cię podwieźć. Zrobiłam dla ciebie ulubione danie. To daj, umyję to za ciebie, to jest wyręczanie. Czyli jeżeli dziecko zaczyna zmywać, a rodzic myśli sobie, że dziecko nie zrobi tego dobrze, odsuwa go i mówi, daj, ja to umyję. To dziecko sobie myśli, nie umiem myć naczyń, jestem do niczego.
Mama oczywiście może to zrobić, bo ona to zrobi lepiej, bo ona to zrobi szybciej, ale to bardzo osłabia poczucie wartości młodego człowieka. Dotyk. Tu są, proszę Państwa, często rodzice pytają mnie, do kiedy można, ojcowie, do kiedy można dotykać, kąpać córki, do kiedy można dotykać córkę. Często jest tak, że pacjenci, mówiąc o pogorszeniu się relacji z rodzicami u dziewczynek, ja pytam się, kiedy, w jakim to okresie było? No, tata mnie przestał kochać, jak miałam 13-12 lat. Pytam o miesiączkę w tym czasie. Kiedy dziewczyna zaczyna dojrzewać, ojcowie się boją dotykać. Ona chce dalej siąść u niego na kolana. Ona dalej chce być przytulana przez swojego tatę. Tata może się czuć skrępowany. Teraz przy tym jeszcze całej sytuacji molestowania może to być szczególnie trudne. Dotykiem może być czesanie, dotykiem może być przesuwanie palcami, głaskanie, przytulanie, masaż, klepanie po ramieniu. Jeżeli ona lubi dotyk i on lubi masaż, to on mógłby pójść na kurs masażu i ją masować, a ona będzie w siódmym niebie. Czasami dotyk bywa bardzo trudny, ponieważ to są wszystkie, już nie mówię o klapsach, biciach, ale mówię o szturchnięciach, popychaniach, no szybciej. Jest to bardzo niemiły dotyk. I taka osoba myśli sobie, no jakoś czuje się tutaj, nie wiem, niepotrzebna. Dobrze, weźmy następny slajd. Bardzo ważne jest to, no bo tak czasami trudno jest dzieciom powiedzieć, masz test. Zrób test, ja będę wiedziała, jaki jest twój język miłości. Możemy to zrobić w taki sposób. Obserwujemy dziecko w relacji z nami. Dzieci bardzo często proszą nas o coś. My czasami nie rozumiemy tego, co ta córka chce. No, następny prezent dopiero dostałaś. Jeszcze coś chcesz? Natomiast otwarcie się na dziecko, czy lubi się przytulać, czy spędzać czas. Popatrzcie Państwo, mama w kuchni coś tam robi, gotuje, syn czy córka przychodzą i siadają i coś zaczynają rozmawiać. Wieczorem, wspólne wyjście z psem, zaczynają rozmawiać. Dzieci bardzo chcą, nawet młodzież w okresie adolescencji bardzo potrzebuje tych rodziców. Z jednej strony już chce się od nich odseparować trochę, znaleźć sobie grupę rówieśniczą, ale tak naprawdę to jeszcze bardzo potrzebuje. Możemy obserwować dziecko w relacji z innymi, z koleżankami na przykład, z innymi członkami rodziny, co naszemu dziecku sprawia przyjemność. Zastanówmy się, o co nas prosi dziecko, o jaką formę, kiedy jeszcze prosi. To jest też bardzo ciekawe, że zobaczcie Państwo, kiedy my obserwujemy tego, czego ktoś nie lubi, też możemy mieć bardzo ważną informację pod warunkiem takim, że będziemy obserwować. Czasami my dajemy dzieciom to coś, czego nam brakuje. Partnerowi tak samo. Kiedy mi brakowało na przykład czułości, to ja tego męża no, tak chcę ciągle głaskać, a on nie potrzebuje tej czułości. On mówi, no co ty tak stąd, no weź, daj spokój. Natomiast taka obserwacja, to znaczy dla niego, że ona potrzebuje przytulenia. Dajemy dziecku też dwie możliwości do wyboru, i wtedy też możemy się zorientować, co to dziecko pragnie, co lubi. Pytamy, obserwujemy na pewno reakcje emocjonalne dziecka. Kiedy dziecko stoi z zaciśniętymi pięściami, mówi, no pojadę z tobą. To ono nie chce jechać.
Ale możemy zapytać wtedy, ty chcesz jechać czy nie? No nie. Albo ze strachu może powiedzieć, no tak. Ale też może powiedzieć, wiesz, wolałabym coś tam zrobić. I wszelkiego rodzaju eksperymenty, my może przejdźmy jeszcze do ostatniego slajdu. Możemy, jeśli Państwo jesteście zainteresowani tym, możemy zrobić już może warsztaty, może nawet w mniejszych jakichś grupach sposoby wyrażania miłości przez moje dziecko. Możemy się podzielić własnymi obserwacjami, w ten sposób też mieć taką grupę wsparcia, pomagając sobie. Możemy też zrobić warsztat pod tytułem czy moje dziecko zachęcam do wysiłku takiego, który, za który będzie nagradzane, wiesz, to była ciężka praca, ale super, że to ci się udało, no super, świetnie. Czy do tego, żeby dziecko było perfekcyjne, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze. Też ciekawe jest, jak my zwracamy uwagę dzieciom, w jakiej formie. To się odnosi też do tych ćwiczeń z afirmacji. Bardzo często rodzice mają problem, zresztą młodzież też, z konsekwencjami. Jak zrobić, żeby to była konsekwencja? Jakie zasoby, poznajemy zasoby swoich dzieci, no i jak sobie poradzić z procesem wybaczania? Można zrobić też ćwiczenia, czy jestem dobrym ojcem, mężem, czy jestem dobrą matką, żoną. Nie będzie to rodzaj psychoterapii jakiejś głębokiej, będzie to bardziej w kierunku samoświadomości i świadomości siebie. Teraz zapraszamy Państwa do części chyba takiej mniej oficjalnej, ale może będzie dyskusja i burza mózgów. Organizatorzy przygotowali tutaj i rozumiem, że im poczęstunek. Tam też będzie ankieta, gdzie Państwo będziecie mogli zapisać swoje wrażenia, uwagi, propozycje. Ja dziękuję Państwu. Celem dzisiaj było bardziej zainteresowanie Państwa tym, co Państwo możecie jeszcze się dowiedzieć, zrobić, tak żebyśmy nigdy nie spoczywali na laurach, ale wiecznie się rozwijali w takiej pięknej pokorze, bo wiem, że nic nie wiem, ale zawsze mogę się czegoś dowiedzieć. Myślę, że jest taką inspiracją. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.